Dzień dobry państwu. Witam serdecznie i cyk stało się. Mamy nowego wirusa. Celebryte. Tym razem jest to HV1A. Media głównego nurtu w Polsce prześcigają się w straszących nas tytułach typu: Nadchodzi HV1. Może położyć cię do szpitala. W Polsce już ponad tysiąc zakażeń dziennie. Ten konkretnie tytuł pochodzi z portalu poradnikzdrowie.pl, który to jest fachowym portalem głównego nurtu i formalnie nie chodzi o fachowość w straszeniu i nabijaniu klienteli dużym korporacjom, tylko fachowo zdrowotne, drodzy państwo. I tu pragnę państwa Uspokoić, bo nowy wirus celebryta HV1, wbrew temu jak on jest przedstawiany w tytułach, to jest nowy, stary celebryta, czyli stary, dobrze znany COVID-19. Tylko po wieloletnim brandingu typu kraken postanowiono zarzucić linię brandingową idącą w stronę mitycznych Potworów, zwany, znanych na przykład z filmów hollywoodzkich, takich jak Piraci z Karaibów. Tam pamiętacie, uwolnić krakena, nie, te klimaty, i teraz postawili na nazwy, które mają brzmieć bardziej naukowo, zapewne w nadziei, że one bardziej będą oddziaływały na umysły, zwłaszcza ludzi starszych i zwłaszcza ludzi, którzy nie mają czasu doczytać i na wszelki wypadek od razu pobiegnął sobie do przychodni, apteki czy innego punktu, w którym można się dziabnąć. Bo jednocześnie z tym nowym wirusem celebrytą, czyli HV1, reklamowana jest medialnie nowa, skojarzona szczepionka, właśnie dedykowana przeciwko temu wariantowi. Zapomina się tylko powiedzieć, że ona w Polsce jest niedostępna. W Polsce cały czas ludzi usiłuje się dziabnąć wersją na te poprzednie mutacje i wmówić ludziom, że wersja na poprzednie mutacje będzie skuteczna na te nowe. Mutacje. Czyli wiecie, to trochę tak jakby powiedzieć ludziom, słuchajcie, wiecie co, co prawda jest już zupełnie nowa generacja czołgów, ale te uzbrojenie, które było mm, przygotowane do zwalczania rycerzy, to ono teraz jest skuteczne i bezpieczne przeciwko czołgom. I, to, i każdy, kto twierdzi, że szarża kawalerii przeciwko czołgom jest śmieszna i bez sensu, ten płaskoziemca, antyszczepionkowiec i w dodatku jeszcze nie lubi kotów. A wiadomo, że dopóki PiS rządzi, to zarzut kotofoba może być najgorszym zarzutem, jaki może ciebie spotkać. Także tutaj pragnę podkreślić wszystkim yy, spanikowanym ludziom, którzy teraz pójdą i jednak zdecydują przyswoić preparat przeciwko HV1. W Polsce się nie da. Jeżeli bardzo chcecie taki dedykowany, to możecie pojechać do Izraela, ale. No, nie radziłbym, bo tam może wam rakieta Hamasu na web spaść. Albo do Stanów Zjednoczonych. Tam też nie radzę, bo podobno jakieś straszne, mm, dziwne rzeczy dzieją się na ulicach. Podobno w niektórych rejonach nawet kilkadziesiąt procent populacji jest bezdomna i sądząc po filmikach dostępnych na YouTubie, przyjmowali jakieś bardzo dziwne substancje wyglądają, jakby mieli daleko idące problemy neurologiczne. I nie, nie próbuję sugerować, że to po poprzednich wersjach zbawiennego preparatu, tak mi się zrobiło. Raczej to chroniczny brak pieniędzy, chroniczny brak dachu nad głową. I chroniczna chęć przyjmowania czegokolwiek byleby przez chwilę zapomnieć o swojej niedoli, jaką sprowadzili na nich socjaliści realni pokroju Bidena, czy wcześniej Clintona. I to są. Skutki uboczne przyjmowania rozweselaczy niewiadomego pochodzenia. Także, przy okazji, chciałbym tutaj powiedzieć zupełnie na serio, drodzy państwo, alkohol, narkotyki i inne tego typu świństwa, no to są świństwa. Nie przyjmujcie tego, bo to złe jest. No, spój spójrzcie na mnie. Ja nie piję. No dobra, mógłbym powiedzieć. To, to nie było dobre, kurde. Słuchajcie, jestem brzydki nie dlatego, że nie piję i nieć, pan, tylko jestem. Zupełnie niezależnie. Jakbym przyjmował, to pewnie bym był jeszcze brzydszy i pewnie jeszcze bardziej ociężało intelektualnie, i pewnie jeszcze głupsze bym robił porównania. Także tutaj, ale już wracając zupełnie na poważnie, w Polsce nie ma preparatu przeciwko HV1, ale pragnę Państwa uspokoić, bo tutaj ja, ja będę uspokajał. Wiecie. Media głównego nurtu straszą, a ja będę uspokajał, bo no już Wam powiedziałem jedną ważną rzecz, właśnie, że to jest nowy, stary wirus El celebryta, więc spokojnie, spokojnie, na luzaku. Przeżyliście już chyba więcej fal tego wirusa niż Putin odstawiał kity w tym kwartale, a on potrafi odstawiać kitę oczywiście w media głównego nurtu, tak nawet i dwa razy w tygodniu, w związku z tym no już jesteście weteranami, tyle fal, że się przetrwali, to też pewnie przetrwacie na spokojnie, ehm, także pragnę, pragnę uspokoić i słuchajcie, e, no te tytuły są tak skonstruowane, żeby straszyć, no może położyć się do szpitala, oczywiście, że może położyć się do szpitala, słuchaj, grypa też cię może położyć do szpitala, zwykłe przeziębienie też cię może położyć do szpitala, Zwłaszcza jak jesteś osobą starszą, schorowaną, z obniżoną odpornością, na przykład słuchałeś tych mędrców głównego nurtu, ekspertami zwanych, i na przykład siedziałeś w domu przez dwa lata, żeby się nie zarazić wirusem celebrytom pierwszej generacji, no i rozpierdzieliłeś sobie system odpornościowy. No to tak, rzeczywiście, jak słuchałeś ekspertów, rozwaliłeś sobie system odpornościowy, no żeś się tak bardzo izolował, że... Że ci to. No, że rozwaliłeś sobie system odpornościowy, to rzeczywiście teraz możecie wszystko położyć do szpitala. HV1 też. Ale zwykłe zaziębienie też się może położyć i wiele, wiele innych rzeczy. Ja bym sugerował udanie się do lekarza, lub też ewentualnie zaproszenie lekarza do siebie do domu, bo jak masz całkowicie rozwalony system odpornościowy. To może to nie jest bezpieczne, żeby iść do przychodni, bo tam pełno zarazków, i żebyś porozmawiał z lekarzem, takim prawdziwym, z dyplomem, na temat swobodnego odbudowywania odporności. Na przykład poprzez złamanie lęku przed wchodzeniem do lasu. No bo pamiętamy, zakaz wchodzenia do lasu to nie był dlatego, że jacyś politycy chcieli nam pokazać że mają nad nami całkowite władztwo i mogą nam kazać robić co tylko chcą, No tylko dlatego, że no rzeczywiście te wwiurki mogły zarażać. Tak, mogły. I to, i to na pewno to na, na pewno dla naszego dobra było. Także, także wracając zupełnie na serio, spokojnie. Ten nowy wirus celebryta no może położyć się do szpitala, ale nie więcej z taką samą dozą prawdopodobieństwa, jak to, że położycie do szpitala zwykłe przeziębienie, więc. Nie panikuj. No i tysiące. No i w Polsce już ponad tysiąc zakażeń dziennie. No tak, słuchajcie, zwykłego przeziębienia, jeśli kojarzę, to jest ponad 100 tysięcy dziennie, więc też spokojnie. No, mamy sezon grypowy, mamy sezon yy, zaziębieniowy, więc, więc na luzaku. Zwłaszcza, że pamiętajcie, że oni tutaj nie podają źródeł i w sumie to nie wiadomo, skąd oni wiedzą, że jest tyle zakażeń. A Pamiętajcie, że te testy, które były wykorzystywane uprzednio do Covida, to one miały bardzo duży odsetek um, wyników fałszywie pozytywnych, czyli Takich, że zupełnie zdrowy człowiek, a i tak wychodził mu test pozytywny. Także słuchajcie, nie panikować, nie panikować. Ja oczywiście nikogo nie będę zniechęcał do przyjmowania zbawiennych preparatów. Ja w ogóle nikogo do niczego nie zniechęcam. Jak ktoś sobie chce iść, ubezpieczyć się dobrowolnie w ZUS-ie, proszę bardzo, jego pieniądze. Każdy ma prawo robić, co chce na tym polega bycie wolna wola, że można robić wszystko, nawet największą głupotę, czyli właśnie ubezpieczenie dobrowolne w ZUS-ie. No, oczywiste, że to miałem na myśli, przecież nic więcej. E, natomiast doradzam niestresowanie się i teraz przeczytajmy sobie i skomentujmy sobie wywiad w tym poradniki poradnik zdrowie.pl, który należy no, do takiej trochę... do, do fachowy, fachowy portal Głównego Nord. Nadchodzi HV1, może położyć Cię do szpitala. W Polsce już ponad 1000 zakażeń dziennie. Wiele wskazuje na to, że wykryty w Stanach Zjednoczonych wirus, któremu naukowcy nadali nazwę HV1, będzie dominantem zakażeń tej jesieni i zimy. Zwróćcie uwagę, że to są tak zwane wielkie kwantyfikatory niedookreślone. Wiele wskazuje. A co konkretnie wskazuje? Jakie konkretne przesłanki są? Bo wiecie, ja mogę na przykład powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że ja siedzę yy, w krótkich spodenkach. No bo nie pokazuje się od pasa w dół, to pewnie siedzę jak Borysław Budka na wywiadzie w tvn w krótkich spodenkach. A nie, a nie, a nie siedzę w krótkich spodękach i co zatkało? Zatkało, ale wiele na to wskazuje. Jest wysoce y, zaraźliwy, błyskawicznie się rozprzestrzenia. Przypomnę, że te poprzednie były tak pioruńsko zaraźliwe, że w zasadzie od chuchnięcia kilka metrów dalej można było się zarazić, a jednocześnie ten super zaraźliwy wirus, który był tak zaraźliwy, że, no mówię, dwa metry od trzeba było, było być, żeby, żeby on przez te kilka metrów chuchnięciem nie zaraził. Jednocześnie był tak pionusko trudno wykrywalny, że żeby go wykryć, to nie wystarczyło, że tam, wie, wiecie, dadzą ci patyk i do niego huchniesz. albo że zrobią ci jakiś taki zwykły wymaz gardła. No nie, bo musieli ci pchać tam patyka jakiegoś Bóg wie jak głęboko, nie? Przy okazji tutaj jakieś tam, jak komuś ruszyli, niektórzy do dzisiaj podobno mają dyskomfort w nosie od pchania patyka gdzie nie trzeba. A i to i tak, jak wam się skojarzyło, że ktoś tam lubi pchać w jakieś tabotwory, to przypominam, że i tak ten pomysł tutaj u nas na zachodzie, żeby pchać ludziom patyki przez nosa bardzo głęboko, to i tak nie był największym hardkorem, bo na przykład Chińczycy wymyślili testy do odbytnicze i pchali patyka ludziom w anus. Serio. I potem były takie, i jeszcze wymyślili, że będą to robić tylko obcokrajowcom na lotniskach, którzy będą przyjeżdżać. Brzmi jak scenariusz e, filmu z Łysym, z, z wiadomo, z takiej filmy na B, nie? E, a, ale nie. To się, to się wydarzało naprawdę. Naprawdę niektórym ludziom pchano patyk w odbytnicę w związku z covid -em. I, I ludzie się na to zgadzali. Do tego stopnia upodlano ludzi. I ludzie się na to zgadzali. Ale pamiętajcie, że jednocześnie ten wirus, który był tak pioruńsko niewykrywalny, że trzeba było pchać te patyki w różne dziwne otwory, żeby go wykryć, był jednocześnie tak pioruńsko zakaźny, że i masowe tutaj. Wszystko, wszystko siejesz. Wszystko siejesz strasznie zaraźliwy, także spokojnie, spokojnie przy tym, czym nas straszyli poprzednie, to takie zwykłe słowa jak wysoce zaraźliwy, czy błyskawicznie się rozprzestrzenia to i tak mały Miki, także na luzaku nie lekceważ objawów infekcji to się akurat zgadzam, uważam, że nie należy lekceważyć objawów żadnej infekcji, ja o tym mówię od wielu, wielu lat, jesteś chory to idź do lekarza i przede wszystkim to zrób to weź zwolnienie lekarskie, jesteś chory siedź w domu i się kuruj, wyśpij się Najgorsze moim zdaniem, co można zrobić, i to jest straszne, że ludzie to robią, to będąc chorymi chodzić do pracy. Nie dość, że robisz krzywdę sobie, bo w ten sposób możesz sobie zrobić krzywdę dowolną chorobą. Jak mimo tego, że jesteś chory, to normalnie funkcjonujesz, też jeszcze zarażasz pełno innych ludzi. Niestety, część pacjentów przychodzi ją bardzo ciężko i wymaga zastosowania respiratora czy ECMO, czyli pozaustrojowego utleniania krwi. Oczywiście nie jest powiedziane, jaka część. Jeśli jeden na miliard, to to nadal jest część. I oczywiście do tego taki obrazek, gdzie tam jakaś biedna osoba jest podpięta pod jakieś urządzenie, chyba jakiś monitor w serca, ale nie jestem pewny. Czytamy dalej. HV1 to nic innego jak kolejna mutacja wirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za pandemię COVID-19 precyzyjnie kwalifikując obecnego sprawcę 20% zakażeń w Stanach Zjednoczonych. To mutacja dobrze poznanego już wariantu Omikron. Nowy mutant, wiecie, kiedyś mutancie tym się fajnie kojarzyło. Najpierw mi się kojarzyło z wojowniczymi żółwiami ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles, nie? Fajne było. Potem mi się kojarzyło z X-Menami. Wiecie, tam Jubilee, Wolverine. Wolverine zawsze mi się dobrze kojarzył, bo był tak samo brzydki jak ja. Chociaż nie, ja jestem jeszcze brzydszy od niego. Może też będę długowieczny, muszę sprawdzić. Chociaż raczej się nie zanosi. Także mutanci mi się fajnie kojarzyli. A ja teraz przez tych cholernych propagandystów, yy, przepraszam, ekspertów, yy, którzy usiłują nam wcisnąć preparaty, przepraszam, yy, przekonać nas do przyjmowania zbawiennego preparatu, to, to, to oczywiście jest zbawienne, to, to mi się jakoś tak kojarzy z, z, z tanim marketingiem i jakoś mi się tak kojarzy kiepsko. Także oddajcie mi dobre skojarzenie z mutantem. Nie zabierajcie mi dzieciństwa. Mutant to Leonardo, Do Donatello, Michelangelo i Rafaello, Jubilee, Storm, Profesor X. O, to był dopiero Kozak. No nie jakiś tam Omicron, Strykron. Nie wiem, Bal. Nie, Bal to chyba żadnego nie nazwali. Chyba jeszcze w bogów starotestamentowych, yy, czy tam demonów starotestamentowych jeszcze nie szli. Chyba na Krakenie skończyli. Ale coś tam, Drakonis? Nie, Drakonis też nie. Drakonis też nie. Także szkoda, że zakończyli tą linię yy, nazewniczą, mitologiczną. Fajniejsza była tam, HV1. Nowy Mutant daje podobne objawy jak. Yy... Nowy Mutant daje podobne objawy. Ich intensywność jest zbliżona. Według WHO zachorować może każdy, nawet jeśli niedawno przechodził infekcję koronawirusową i był zaszczepiony. Słyszycie? Zachorować może każdy, nawet zaszczepiony. Ale idź się zaszczepić. No musisz, musisz. Pamiętaj, inaczej ekspert będzie płakał. Zawsze, gdy podejmiesz decyzję, że nie, któryś ekspert płacze. Naprawdę. To tak, jakbyś powiedział, że nie wierzysz we wróżkę. I wtedy zawsze którejś wróżce odpadają skrzydełka. Tylko nie wierz mi, tylko mi nie mów, że nie wierzysz we wróżki. Uwierzyłeś w wirusa, którego 80% cent, Znaczy, uwierzyłeś w wirusa, który powoduje chorobę, która w 80% przypadków nie daje kompletnie żadnych objawów. A we wróżki nie wierzysz? Człowieku, no bądź poważny. Wróżka zębuszka. Naprawdę istnieje. <noise> Przepraszam. Czasem jak usiłuję żartować na bycie poważnym, to, to mi nie wychodzi. Przepraszam. Już przestaję śmieszkować. Przestaję. Obiecuję. 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 z złap ostrość. Ja już, ja już nie śmieszkuję. Naprawdę. Jestem w pełni... <noise> Jestem w pełni poważny. Ale naprawdę poważny. Nie tak jak ci eksperci. Hawał jeden. Czy stanowi zagrożenie dla Polaków? Oczywiście. W końcu jest w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym jest groźny. Przecież to jest oczywiste. W zasadzie żyjemy teraz w Polsce. Ja pierdzielę, jacy ci eksperci odkrywczy stwierdzili, że żyjemy w Polsce. Nie no to jednak coś umieją stwierdzić. A nie, przepraszam, tam jest przecinek, a każdy prawnik ci powie, że to, co przed przecinkiem, nie ma znaczenia. W zasadzie żyjemy w Polsce tak, jakby COVID-u nie było. Tematu nie ma już praktycznie w mediach. Jak to nie? Przecież grzeją równo. Szczepienia i testowania przeprowadza się sporadycznie. S Spotkanie osoby w maseczce to już wydarzenie. Nie, nie bez przesady. Ja regularnie widzę. Zaprawdę patrzę jak na wariatów, ale staram się tego po sobie nie okazywać, żeby tam nie robić przy przykrości. No. W całym kraju. Zarejestrowanych jest obecnie znacznie mniej zakażeń COVID-19-2 -COV niż w ubiegłych latach. Mam wrażenie, że kogoś, kogoś, kogoś to boli. Ministerstwo Zdrowia zniosło w Polsce stan zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023. Nowy wariant i wszystkie inne to już nie nasz problem. Znak zapytania. Niestety, według oficjalnego komunikatu z 31 października, liczba zarejestrowanych zakażeń dziennie przekracza obecnie tysiąc. Słuchajcie, tysiąc. Cały tysiąc. Jak to jest duża liczba, nie? Na 38-milionowy kraj. Masakra. A wiecie, większość tych ludzi na przykład może, może mieć na przykład Katar. I co wtedy? Obejmujemy znaczący wzrost zachorowań. No wiecie, jak było 100, a teraz jest 1000, no to jest wzrost dziesięciokrotny, nie. Zważywszy na fakt, że testowani są obecnie niemal wyłącznie pacjenci z ciężkim przebiegiem choroby, faktyczną skalę zakażeń trudno szacować, według wirusologów może się za nią, nią już może za nią stać już HV1. Może. To teraz mi powiecie, jak, jak macie testy wykrywające stary wariant, to skąd do cholery ten, ten test wykrywa ten nowy? O co tu kurde, Kaman? HV1. Jakie daje objawy? Bo to jest najważniejsze, słuchajcie, objawy. Kiedy możesz podejrzewać, że dopadł cię zmutowany koronawirus? Objawy są zbliżone do tych, które znamy z poprzednich fal zakażeń: kaszel, katar, zatkany nos. I przemęczenie, a także bóle głowy, mięśni lub gardła, czyli objawy klasycznego przeziębienia. Strzeż się przeziębienia i idów marcowych, zwłaszcza w listopadzie. Większość osób przechodzi infekcję łagodnie. Wysoka gorączka pojawia się zdecydowanie rzadziej, a zaburzenia węchu czy smaku to sporadyczne przypadki. Ale bój się i zaszczep. W Polsce nie przeprowadza się. Powszechny, powszechnie badań różnicujących warianty mutacje koronawirusa. Z punktu widzenia pacjenta e, nie ma większego znaczenia, która odmiana ominęła system obrony i zaatakowała. Eris, Pirola, HV1, nie no, mogliby się tam jeszcze Drakonis albo Aurola Borealis. O, złapałeś Aurole Borealis. Czyli tam wiecie, zorze poralną, nie? Ale jak ładnie brzmi. A, 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 a. Ja bym, bym lepszym marketingowcem o, o, od, 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 od nazw chorób. Jak Jakbym wymyślił nazwę, o, to by była taka wymyślona, ale na szczęście spokojnie, ja nikogo nie będę zachęcał. Nawet wtedy, jak oferowali duże ilości pieniędzy za zachęcanie, to ja powiedziałem nie, dziękuję. Co prawda, lubię pieniądze, kocham pieniądze. Yy... Ale są, są, są pewne jakby rzeczy, przy których nie ma takiej kasy, żeby mnie ja się sprzedał. Nie sprzedałem się. I, I nie wziąłem forsy za reklamowanie preparatów. Nie jestem wujkiem czarkiem, nie? O właśnie trzeba by zrobić de do wujek czark. Eris. Um, Eris Pirola, HV1. To nie takie ważne. Uważaj na siebie, zostań w domu. Zostań w no, domu prewencyjnie. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym, ustal, co dalej. W razie niepokojącego pogarszania stanu zdrowia, wzywaj pilnie pomoc. No, zwłaszcza w, w kontekście tego, że teraz do lekarza pierwszego kontaktu trzeba czasem nawet i dwa tygodnie czekać na wizytę. To módl się, żeby to jednak nie było nic poważnego, bo możesz nie dożyć. Każdy wariant może prowadzić do groźnych powikłań, a nawet zgonu. Lekarze informują, że COVID atakuje w Polsce już od września. O, to dobrze, że nie wiedziałem, bo się przynajmniej nie stresowałem. Niejednokrotnie dając niespecyficzne objawy, ich również nie lekceważ. No ja nie lekceważę. Ostatnio na przykład miałem taką, taki objaw, że kichałem. I na wszelki wypadek nie lekceważyłem tego objawu, chociaż uważam, że to była po prostu alergia na polityków. Robiłem akurat wywiad z jakimś politykiem i zacząłem kichać. Uważam, że to była po prostu alergia na niego, ale na wszelki wypadek nie lekceważyłem, nie lekceważyłem, nie lekceważyłem. Powiedziałem mu, że powinien iść i się przetestować, a wiecie, że nie poszedł. Nie poszedł. Hawał jeden. Możliwe konsekwencje i powikłania. Złapała cię sezonowa infekcja? Daj szansę swojemu organizmowi organizmowi się z nią uporać. Odpocznij, złagodź nieprzyjemne objawy. Zdecydowana większość pacjentów może leczyć się w domu szybko i szybko dochodzi do formy. To się akurat zgadzam. Złapała cię sezonowa infekcja? Odpocznij. Inne, serio, idź do lekarza. Jak masz takiego, który przyjmuje jakoś szybko, to zdecydowanie. Koniecznie. Bo to nie ma co lekceważyć. Ale przede wszystkim weź urlop albo L L4. Niestety, aktualnie w Polsce w oddziałach zakaźnych jest... Nawet połowa pacjentów to ci, którzy przechodzą COVID-19, ciężej. Czasem wymagają wsparcia respiratora lub ECMO. A jak często? Nie wiadomo, nie powiedzą ci, co prawdopodobnie oznacza, że sporadycznie i jakby ci powiedzieli, że to jest 1,1 promila, to byś się nie przestraszył. A masz się przestraszyć i wziąć preparat. I nie pytaj na co. Nie po to go minister jeden z drugim tyle kupili, żebyś go nie wziął. Wirusolodzy, wprost. Yy, wirusolodzy wprost yy, wzrost zachorowań wiążą z amerykańskimi doniesieniami z HV1. Co prawda on jest tam w Stanach, a my tu jesteśmy w Polsce, ale nieważne, przecież to o to samo chodzi. Niezależnie od tego, yy, z którym wirusem musisz się uporać, zagrożenie jest w, zagrożone jest twoje serce, rośnie ryzyko zawału i udaru. Jak się przestraszysz i będziesz panikował, to na pewno... Wielomiesięczne powikłania neurologiczne. Oczywiście poziom zagrożenia nie jest taki sam dla wszystkich, a osoby podatne mogą mieć kłopoty nawet po zwykłym przeziębieniu. No, to jest to, co mówiłem. Nawet zwykłe przeziębienie możecie zabić. Nie panikuj, człowieku. Nie oznacza to jednak, że lekceważenie covid oznacza zdrowy rozsądek. Napisała pani Eliza Dolecka. Tyle, drodzy Państwo, także spokojnie, to tylko wirus celebryta i tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa!